Sos vinaigre. Sos vinaigre, a dokładnie jego klasyczna odmiana. Sos vinaigre jest świetnym dodatkiem do sałatek. Do przygotowania sosu vinaigre powinno się używać jak najlepszej oliwy oraz szlachetnego octu, najlepiej winnego bądź ziołowego. Do przygotowania sosu vinaigre potrzebne są następujące składniki. Ocet, w tym przypadku jabłkowy, oliwa, czosnek i sól. Najpierw przecinamy ząbek czosnku na pół i każdą połową dokładnie nacieramy miskę, w której będziemy mieszać składniki sosu. Wlewamy ocet. Następnie dodajemy szczyptę soli i całość mieszamy. Jest to ważne, aby teraz pomieszać nasze składniki, ponieważ po dodaniu oleju sól się nie rozpuści. Na koniec dodajemy oliwę, cały czas mieszając, najlepiej trzepaczką. Mieszamy do momentu, aż składniki uzyskają jednolitą konsystencję, gładką. Sos zrobi się nieco mętny, ale taki ma być. Tak wygląda efekt finalny. Sos vinaigre jest idealny jako dodatek do wielu sałatek. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem. Będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.